Pustynia ma 10 pięter, ma 7 znaczy 10 poziomów. 7 pięter nad powierzchnią wody, czyli nad zakazanym lasem i zakazany raz, 3 piętra. 3 piętra to zakazany raz. I teraz, czyli to jest ten poziom 0, czyli pierwsza, pierwszy poziom już nad, nad tym zakazanym lasem. I cała rzecz polega mniej więcej tak na razie w uproszczeniu. Czyli w momencie, kiedy jestem, jesteśmy nad poziomem, to przychodzą, przychodzi wąż lub Gołębica. Czujemy oczywiście rozkosz, czujemy podniecenie, czujemy te wszystkie rzeczy. I tutaj teraz możemy przyjąć jedną z dwóch, jeden z dwóch kierunków. Albo nie kochamy się z wężem, albo kochamy się z gołębicą. Proste. Z gołębica jest troszeczkę bezpieczniejsza, prostsza pod tym kątem, że, że właściwie na gołębicę się otwieramy, potem cała reszta to się już po prostu odpuszczamy, poddajemy się totalnie samemu procesowi, który po prostu działa, będzie działał od tego momentu i tylko pierwszy raz należy wpuścić. Cokolwiek później przychodzi, nie wpuszczamy. W momencie, kiedy się wpuści gołębice do wewnątrz ciała to poczujemy, taki dywanik będzie, będzie, będzie robiony pod, pod siedzeniem. Więc pod tym to jest bardzo fajnie. To jest taka informacja, że, że jest jak należy i teraz nic więcej nie wpuszczamy. Cokolwiek, oczywiście to, co będzie przychodzić, to będzie, będzie wciągane przez gołębicę do wewnątrz i popychane do góry kanałem centralnym. Więc to się dzieje, samo mamy, mamy na to pozwalać. Nie oddychamy, oczywiście. To jest ta część, mówię o tej ostatniej części. Jak ktoś utknie na tej pustyni, będzie dosyć długo. W zasadzie to jest od początku do końca, ale, ale tutaj, tutaj, tutaj ten oddech jest już niewskazany. Będzie wszystko po prostu psu niszczył. Więc kwestia teraz znalezienia tych tak zwanych bezpiecznych miejsc. I teraz tak, jeśli, jeśli tego się nie schrzani, to ogólnie ten proces powinien doprowadzić do, do, do takiego punktu, z którego będzie można się wydostać z tej pustyni. Jeśli się schrzani ten punkt, uwaga, czyli to będzie dokładnie ten punkt, w którym powiedzmy, kochacie się z gołębicą i przypadkiem się otworzycie. I jakiś wąż po prostu wam wyciągnie. Wyciągnie wam tą błonę taką energetyczną na zewnątrz. I wtedy będzie ciągnął was do, do dołu. To, to jeszcze nie jest sprawa zakończona, bo w tym momencie e, wejdziecie w, wejdzie się w taką część, e, która. Hmm, jak to powiedzieć? Czyli tutaj w tym momencie Chrystus zostanie zdradzony, jak to, jak to powiedzieć. To Ewangelia o tym opowiadają, akurat to jest ta część. Tej historii. Ewangelia opisują zdrady Judasza, tylko tu się dzieje to bardzo szybko. I jeśli to w ten sposób chcecie przejść, to po prostu w momencie, kiedy będziecie dochodzić, macie iść coraz niżej, niżej, na samo dno, totalnie, do podziemi. Wchodzicie do podziemi, na samym dnie jest przejście do podziemi. Taki dodatkowy element w tej chwili wprowadzam do tej historii. I w jaki sposób trzeba wejść do, tej, do, tej, do tych podziemi? Należy złamać trzy razy pod rząd, bo będzie trzy razy taka komunia się włączy w pewnym momencie. Więc w momencie, kiedy jest komunia, należy ją rozwalić. Ale następnie kładziecie się do łóżka, dalej się poddajecie temu procesowi, ten proces będzie Was ściągał. Taka pętla się wam ustawi. To będzie tak, takie, takie, taka wibracja. Nie wiem, jak to, jak to opisać. Ogólnie zrobię jeszcze jeden film z rysunkami. To może będzie bardziej, bardziej istotne. Ale chciałem, żeby to właśnie dzisiaj na filmie. Tutaj na tym kanale to też było. Taka bardziej zaawansowana rzecz, myślę. I to będzie trwało do pewnego momentu, aż ten Chrystus znowu zacznie przejść do góry. Wtedy należy znowu złamać post. Po prostu wstać z łóżka, zapalić sobie fajkę, cokolwiek, rozwalić ten post. Znaczy rozwalić tę komunię, którą w tym momencie będziecie dostawać. Czyli nie możecie wyjść na, nie możecie wyjść na dzień. Co to jest dzień i noc? Tutaj w tym momencie należy to omówić. Tu bardzo ważna rzecz. Więc tak, dopóki, dopóki idziecie w dół, to jest noc. Dzień się zacznie wtedy, kiedy zostaną wybite te dwa kanały i położą się wam na głowie z jednej i z drugiej strony. Czyli, czyli tu w tym momencie to słońce i księżyc wyjdzie. Z jednej strony jest, z tej strony jest księżyc, z tej strony jest słońce jeśli one się tutaj prze, prze, no, obwiną wam się wokół głowy, no to w tym momencie macie dzień i już nic z tym nie zrobicie. Spartaczona robota. E, idziecie już w kolejną część pustyni. Więc nie należy tego, nie należy do tego dochodzić. No bo znowu wszystko będzie się powtarzać. Ale oczywiście wszystko postaram się dzisiaj umówić. Tak więc e, w momencie, kiedy Nagle Chrystus się tam budzi, zaczyna, zaczyna pracować, pchać energię do góry, wstajecie e, i mówicie: Nie, ja to jej uczty nie przyjmuję. Znaczy, to powiedzmy, Chrystus w Ewangelii to jest opisane, tam, e, to ten lud, nie? Ten, ten lud, który, który, który chce ukrzyżować Chrystusa, więc w tym momencie można powiedzieć diabeł. Bez, bez różnicy jak to nazywać jak to opisywać nie ma to żadnego znaczenia ważne jest, że faktycznie trzy razy pod rząd należy tą komunię zepsuć rozwalić, jak się ją rozwali to za czwartym razem już nie będzie tej komunii tylko ten Chrystus po prostu umrze i te dwa kanały umrą, co ciekawe czyli nastąpi krzyżowanie i ukrzyżowanie tych dwóch kanałów <grym> tak jak w tej opowieści jak do tego te dwa kanały, one co ciekawe, wbiją się wam z jednej strony, mniej więcej na tych poziomach, tutaj w brzuch. Jeden z jednego, z jednej strony, drugi z drugiej strony. Będziecie to czuć, a Chrystus po prostu wyjdzie. Poczujecie, że coś wam z kręgosłupa na dole wychodzi i nie ma już tego takiego. Ta energetyka się po prostu zmienia. I jak do tego momentu doprowadzicie, jak się doprowadzi, do ten stan się osiągnie. To w tym momencie jest wszystko, co należy zrobić. Już nic więcej nie robisz. Nic więcej nie robimy. Nie oddychamy i idziemy normalnie spać. Nie mam pojęcia, co się będzie działo dalej, aczkolwiek e, znajdę, poszukam tego filmu. Taki film jest właśnie z tą historią, która opisuje dokładnie ten wątek. Jest taki film i postaram się go dodać do listy filmów nawiązujących do wzniesienia. Które opisuje. I, I oczywiście tytuł tego filmu, jak znajdę, to umieszczę pod tym filmem. Postaram się to zrobić. Nie obiecuję. Jak, jak nie znajdę, to nie znajdę, jak znajdę to, to to, to, to będzie, taka, będzie taka dodatkowa informacja na dniach. Teraz tak, wszystko można popsuć. Nie ma miejsca na pustyni, którego nie da się zepsuć, zniszczyć. Tak jak pamiętam Adamus, którego się to było nie za dwa lata temu na którymś szodzie mówił, słuchajcie, jak, o, jak osiągnie, osiągniecie pewien poziom, tam akurat ludzie oddychali, dosyć, dosyć wielu ludzi prawdopodobnie oddychało i doszło, doczłapało do tego tak zwanego szabatu. Co się dzieje w momencie, kiedy dochodzimy do szabatu? W tym momencie na dole podłącza się pod nas odkurzacz. Tutaj z tyłu pod i zaczyna wszystko ciągnąć. Czujemy grawitację. I do tej grawitacji należy oddychać, poczujesz, że grawitacji w tym momencie nie oddychasz. I wszystko dzieje się samo. I to ma doprowadzić już Ciebie do wyjścia z tej pustyni. Wąską bramą, oczywiście, czyli tą właściwą. Więc to jest to, o czym mówił Adamus te dwa lata temu, mniej więcej. I Adamus mówił wtedy też, że o, już tego się nie da popsuć. Wszystko się da popsuć. Poważnie, ja się bawiłem tym, ja miałem to wcześniej, o wiele wcześniej. I ja to oczywiście popsułem, no bo musiałem. Poddychałem sobie, przerzuciłem się, wywaliło mnie z tego z trzabatu, tego popłynąłem wyżej i następnie kanały runęły w dół, więc, więc to to można popsuć. Tak samo to ukrzyżowanie też można popsuć. Można zacząć oddychać, jeśli się przestraszy człowiek, zaczyna oddychać. Jest, taki, jest na początku taki opór, że ciężko to podnieść, więc jeśli to poczujecie, to tym bardziej należy przestać oddychać i, i utrzymać się w tym miejscu. Tak? Ale jeśli ktoś przeoddycha to i wycią wyjdzie z tego, czyli w tym momencie podniesie sobie te dwa kanały i podniesie sobie ten centralny kanał, w zasadzie już wszystko zacznie. Bo od pewnego momentu poczujecie falę energii, która już będzie pchać was do góry sama. Samoistnie, bardzo silny, silna energia, silne oddychanie. Więc, więc w tym momencie, wracacie wracacie po prostu do tego cyklu, do tych cyklów pustynnych. Wtedy wszystko się podnosi. Parę dni może to trwać, mniej, krócej, dłużej. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, w trakcie jak to będzie szło do góry, jeśli robiliście wcześniej, byliście na tym poziomie, czyli kochaliście się, czyli macie tego, tą gołębicę wewnątrz, bo ta gołębica cały czas jest. Jest ten dywanik tam na dole i tak dalej. Z tej gołębicy bardzo ciężko wyjść. Tu należałoby już samemu oddychać i mocno to przeoddychać, albo poddać zrobić post. Prawdopodobnie, żeby wyciągnąć się z, tego, z tej części pustyni. Więc w trakcie, jeśli nie oddychacie, jeśli powiedzmy teraz. Ja robiłem różne eksperymenty, więc teraz wam opisuję wam pewne rzeczy z tego. I w trakcie, kiedy poddacie się rozkoszy z wężem, czyli po prostu pozwolicie sobie, uwaga tu wąż nie będzie do Was pukał. W momencie, kiedy położycie się na boku bądź na brzuchu, w dół, czyli plecami do góry, to w tym momencie otwieracie się na rozkosz wężową, czyli miłość z wężem. Jesteście dokładnie w tym miejscu po tym ukrzyżowaniu, które zostało zniszczone. Oddychaniem. I w tym momencie jesteście dokładnie tak, w tym momencie. I... i Samo położenie się, leżenie na brzuchu w nocy, jak śpicie, przed snem na przykład, raczej, to od razu podłącza się wąż i ciągnie z was energię, i ściąga was w dół. I następuje, jak się na to dłużej pozwoli, to następuje taki motyw, na chwilę zaśniecie na pewno. To jest taki, taka. taka to są takie momenty, w którym się zasypia i przychodzą różne sny. I te sny są informacją, co się aktualnie dzieje. Na mi się wyśniło, że yy, nagle pająki zaczęły mnie ob, ob, oblatywać. Znaczy, pajęcza sieć. Zacząłem. Yy, zacząłem nie mogłem się odpędzić od pająków. Obudziłem się oczywiście, pamiętając dokładnie to. Czuję, co się dzieje z moją energetyką i tak dalej. I co robię? Robię, przewracam się teraz z tej części wężowej, czyli przewracam się z brzucha na plecy. Czyli teraz leżę na plecach. Przez chwilę. To jest chwila, wystarczy i wyskakujecie w tym momencie z tego doświadczenia. To są takie, w pewnym sensie, taka trochę taktyka. Można to tak nazwać. Tu już zauważyłem, że teraz zaczynam kojarzyć pewne rzeczy z wcześniejszych doświadczeń, bo to, bo to są powtarzalne doświadczenia. Tyle, że wcześniej troszeczkę inne rzeczy analizowałem, i, i w tej chwili mogę o tym opowiedzieć. A wcześniej o tym nie mogłem opowiedzieć. Tak więc. Nagle ciągnie wchodzicie z powrotem do góry, wychodzicie z tego doświadczenia, z tej, z tej części, z tych pająków i znowu się wznosicie do góry. Teraz to już ciężko, bo teraz możecie znowu przełożyć się na. na od, kochać się z wężem ale to już nie da rady. Wąż już jest zbyt słaby, żeby was ściągnąć w dół. Ten, ta energia, która was pcha do góry, jest silniejsza. I teraz y, to jest tak zwana bezpieczna przestrzeń, bezpieczny poziom, czy bezpieczny klucz, nie wiem jak to powiedzieć, może bezpieczna przestrzeń można powiedzieć. Na pustyni są takie bezpieczne oazy, wysepki, oazy. Czyli mamy tutaj tą oazę, w której jesteśmy w tym momencie. Osiągnęliśmy oazę. Oda będzie taki tytuł filmu. I teraz należy w tej oazie zostać. To jest właśnie najważniejsza rzecz. To są rzeczy, o których właśnie teraz od jakiegoś czasu, od roku czasu, yy, mówi Adamus. To, o czym on mówi już od roku czasu. To ja to kojarzę dokładnie z tymi doświadczeniami. Czyli należy. Co robić? Nie należy poddawać się. Uwaga. E, czyli normalnie żyjecie. Odpuszczacie, nie bawicie się, cokolwiek się dzieje w was, nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. Rano wstajecie, macie tą komunię. Niszczycie tą komunię, bo ta komunia w momencie, kiedy przyjdzie komunia i się jej poddacie, to ta komunia wywali, wyciągnie was z tej oazy, pchnąc, pchając was wyżej. I, i znowu. Będzie bardzo krótki czas, wypchnie was na, na zewnątrz z zakazanego lasu, i wszystko zacznie się od, od początku. I znowu będzie ten, pro, ten problem y, utrzymania y, wierności tak zwanej. Czyli w momencie, kiedy albo kochacie się z wężem, czyli nie kochacie się z wężem, albo z gołębisą i poddajecie się totalnie. Nie poddacie się w momencie, kiedy słabość ciała wskoczy, otworzycie wrota szerzej i wąż wyciągnie tą błonę energetyczną na zewnątrz i w tym momencie ta część pustyni jest niszczona i ściąga was niżej do zupełnie innego miejsca o, i o tym, o tym właśnie dzisiejszy jest ten film czyli to będzie o oazach pustynnych na pustyni są oazy to są te części pomiędzy które, w których można się utrzymywać Właśnie niszcząc znowu tę komunię, czyli z rana wstajecie, normalnie żyjecie, tak? W momencie, kiedy czujecie nagle taki mocny, silny pęd, czyli znowu komunia, to znowu należy sobie po prostu zapalić, cokolwiek zrobić, żeby ją zniszczyć. Każdy będzie wiedział, będzie wiedział, w jaki sposób to zrobić. Bo przecież yy, mówię teraz do was, do was, którzy jesteście dokładnie w tym miejscu. Czyli macie te odczucia, macie te doświadczenia, Czyli nie trzeba wam tłumaczyć niczego. Innym ludziom nie ma sensu tłumaczyć. Jeśli ktoś tego nie rozumie, nie jest. Znaczy, nie ma sensu, dlatego że. Nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jak to opisać? Jak to opisać, żeby jakiś taki zwykły niepraktyk to zrozumiał. Niepraktyk pod tym kątem, że nie w tym miejscu. Możecie być praktykami na początku w innym miejscu, przechodzić przez inne doświadczenia, ale. Nie jesteście dokładnie w tym miejscu, o którym teraz mówię. O którym jest wielu ludzi, ale niekoniecznie Wy, niekoniecznie Ty. Chociaż inny, ktoś może tutaj być, słuchać tego filmu i dla niego jest jasne albo prawie jasne, yy, to o czym mówię. Więc to mówi dokładnie do tych ludzi. Jak ktoś z Was dojdzie do tego momentu, utknie na tej pustyni dłużej i. I zacznie kojarzyć to, o czym mówię. O kurde, wiem, o czym Jacek mówił. To znaczy, że w tym momencie jest, jest to, są to słowa także dla Was. Nie będziecie musieli w tym momencie już tak y, analizować tego, przez co przechodzicie. I sobie złożycie to wszystko w całość, może będzie łatwiej dla Was. Więc y, po to właśnie są te firmy. Ten film, szczególnie te ostatnie. Więc to jest ta tak zwana oaza. Czyli trzeba się w niej utrzymać. Energia, która będzie was utrzymywać w tej oazie, ona nie dopuści do tego, żeby wąż was ściągnąć. Ale uwaga, należy poddawać się. Czyli należy kochać się z tym wężem. To jest dziwna rzecz. Różne księgi mówią, kochaj się z wężem albo nie kochaj się z wężem. To jest taktyka, to jest gra. To nie jest tak. Z tą pustynią jest tak, że. Że dlaczego jest taka trudna do wyjścia? Dlatego, że w niej so i wszystko jest porobione w taki sposób, żeby tego nie przejść. Bardzo fajnie na przykład podałem taki przykład w filmie O Jezusie z Nazaretu, o tej parodii, którą nakręciłem, która jest dostępna na Wiesie kanale. Jest tam taki motyw, w którym Jezus uzdrawia człowieka ślepego od urodzenia. Dlaczego ślepego od urodzenia? Dlatego, że to jest to pierwsza część, która spadła. Pierwszy, czyli ten pierworodny w pewnym sensie. Pierwszy. Pierwsza cząstka światła, która jest od samych narodzin właściwie w tym momencie. To jest bardzo fajny symbol, bardzo fajny, fajny opis. I dochodzi do tego sądu, tak? On staje przed sądem, przed sędziami, ten, ten, jak on się nazywa, jak on się nazywa, nie, nie ma to znaczenia. I oczywiście rodzice są tam, którzy tłumaczą, że, że on nie chciał być uzdrowiony, że on tylko chciał, wiecie, jakiejś tam pomocy, pieniędzy, coś takiego, czy jedzenie, czy coś w tym stylu, czyli jakaś. I... Ale, ale prawo zostało złamane. Bo to stało się w Szabat, w Szabat. Czyli w ten Szabat to jest ten punkt, to miejsce, w którym właściwie dochodzi do pełnego uzdrowienia, pełnego wzniesienia całego światła. A Całe światło nie może zostać wzniesione. Jest tam taki fragment, w którym on e, mówi tym sędziom, że oni specjalnie zrobili te wszystkie zasady pustyni. Tak to zostało zaprojektowane, żeby, żeby ten, kto chce pomagać, Właśnie przez tą pomoc przegrał. Czyli, pomagając, przegrywasz. Musisz w pewnym sensie stać się takim, jakby diabłem, takim przeciwnikiem. Dopiero wtedy to jest taka taktyka, taktyka wyjścia, taktyka wyjścia z pustyni. Są różne sposoby na opuszczenie pustyni. W różnych momentach, jeśli się odpowiednio wejdzie w, w tą część, czy w tą część tej pustyni to można się zakluczyć jakby w tej pustyni, w danym miejscu i wtedy wychodzisz. Są różne, tylko w różny sposób trzeba zachowywać. I problem na przykład na pustynie jest taki, że przechodzisz przez te wszystkie punkty, przeskakujesz je, popełniasz błędy, wybierasz, dokonujesz niewłaściwych wyborów w danych momentach i cię po prostu wywala, wyrzuca cię na zewnątrz idziesz do kolejnej łamigłówki. I kolejną łamigłówką próbujesz rozwiązać, zbierasz doświadczenia, zbierasz mądrość i próbujesz wykorzystać mądrość innych łamigłówek do rozwiązania dan innych, jeszcze innych łamigłówek, danych łamigłówek, w których, w których aktualnie jesteś. I to jest problem, dlatego że każda łamigłówka rozwiązuje się inaczej. Inaczej trzeba podejść do danej łamigłówki. Czyli jest na przykład... Są takie miejsca, w których właśnie nie należy kochać się z przeciwnikiem, należy kochać się z gołębicą. Ale są miejsca, w których właśnie miłość do, do węża pomoże ci, dlatego, że to są te tak zwane oazy, w których energia nie pozwoli ci spaść niżej, czyli wąż nie jest w stanie ci ściągnąć niżej, on ci tylko jakby przyciągnie delikatnie, byś na takiej poduszce, jakby. Ale ten wąż jednocześnie, tam rozkosz wężowa, otwarcie się na to, w zasadzie się nie otwiera, bo to są te momenty, w których, w których już, już to jest połączone, już to połączenie z wężem istnieje. Tylko trzeba się po prostu na tego węża otworzyć, czyli położyć się na brzuchu. I w tym momencie ten wąż nie pozwala opuścić sobie tej oazy. I na tym polega na tym polega właśnie cały numer które należy zrobić akurat w tej części pustyni. Fajnie. Jeśli to może trwać tydzień czasu, jak, jak wam się przyśnie sen, gdzie przychodzi do was kobieta, yy, chwyta was za ręce, czy w jakiś sposób dotyka was, czy się przytula, już nie pamiętam, bo, bo to, mówię, to z, mówię. Miałem coś takiego, teraz wam to opowiadam. I nagle z waszych rąk wylewa się mleko. Cała. Nie ma żadnych odczuć, tego się nie czuję. Bo po prostu to jest takie delikatne, lekkie. Taka integracja bardzo szybka, i wylewa się mleko. To jest bardzo dobrze. Żeby się, tego, żeby się tego nikt nie przestraszył i nie próbował oddychać, jak się zbudzi następnego dnia. Aha, i te w tym śnie, jak, jak to zobaczycie, to jeszcze przyjdzie oczywiście ciemny nadzorca, czy ten diabeł, jak go tam chcecie nazywać. <grytanie> I coś tam wam powie, żeby was przestraszyć. Powie mi powiedział coś takiego, no tak, jak nie chcesz, ok. no to w takim razie yy, yy, będzie ci zimno, yy, ale sobie piecek włączysz, tak mi powiedział. Ja to sobie skojarzyłem akurat z chłodem, ale ja to sobie skojarzyłem z innym chłodem. Są chłody i chłody, są go, gorące, jest ogień i ogień, jest gołębica i wąż, miłość i miłość, dwie miłości, mądrze wybierajcie. Prawo fortecy, i tak dalej, księga prawa. Tutaj cała masa różnych, e, różnych ksiąg, różnych pism fajnie podpowiada, wrzuca wskazówki, ale nie w ten sposób, że o, wszystko jest jasne, tak jak ja na tych filmach próbuję wam tłumaczyć. chociaż też nie jestem pewien do końca, czy to będzie zrozumiałe, ale na pewno dla praktyków, czyli dla tych ludzi, którzy są w tym dokładnie miejscu, po, powinno to być jasne. Tak mnie mam. tak myślę. Bo te doświadczenia są tak wyraźne. No mówię, przechodzę przez to, więc, więc wiem, że będzie to jasne. Jak coś nie jest dla kogoś jasne, znaczy. To jeszcze nie musi być dla ciebie jasne. To jeszcze nie ten czas, nie ten moment. Okej. Okay. Więc to jest taka jedna oaza. Na Pustyni jest więcej tych oaz. Chyba wszystkich oaz nie jestem w stanie wam teraz opisać bo tą, do tej oazy się przygotowałem, tą właśnie oazę, tą część analizowałem. Jest jeszcze jedna oaza, którą spróbuję opisać. Jest coś takiego, kiedy będziecie szli w górę, czyli osiągacie poziom, osiągacie, czyli wychodzicie z zakazanego lasu na zewnątrz, i przychodzą te węże, wszystko się zaczyna od początku. Oczywiście uwalniacie się. Duża, duża część tutaj po prawej, ten kanał bardzo w tym momencie jest mocny, potężny. Dużo gliny się wznosi na górę, strzela. To też fajnie inne porównanie do y, robienia wina. Jak macie dużo winogron i zaczynacie je ugniatać, one strzelają, te, te winogrona. I te wino, nie wino, sok z winogron wychodzi. To jest dokładnie to, co się tutaj dzieje. I też one strzelają w głowie. Tu słyszycie wokół dźwięki. Słyszycie w ciele dźwięki. I strzela, wam ciało strzela. W ciele wam strzelają, tak jak, tak jak te, te cukierki czasem. Takie są cuki nie cukierki, tylko taka czekolada jest, która strzela. Jak, jak tam razu pewnego robiłem taki eksperyment, po prostu spróbowałem ją, żeby nie, zdążył, nie zdążyła się rozpuścić, po prostu ją połknąłem, taki duży kawałek. To mi w brzuchu szczerało. Tak, to właśnie dokładnie coś takiego. Coś bardzo podobnego. Więc, więc w momencie, kiedy jesteście na powierzchni i teraz kochacie się z gołębicą, to to też można nazwać oazą. Jeśli będziecie to utrzymywać. utrzymywać jest, ta, jest taka część, którą można nazwać oazą. Przy gołębicy... Czy to niszczenie? Niszczenie komunii jest istotne. Tak, jest istotne. Dlatego, że w momencie, kiedy otwieracie się na komunie, ale i tak ją niszczycie, powiedzmy, po godzinie czasu. Robicie sobie godzinę. Albo dwie godziny nawet postu. pozwalacie sobie, żeby wam troszeczkę tego światła się zintegrowało w tym momencie. A potem ale nie jesteście w stanie. Bo to, tego światła jest za dużo. Na początku, wcześniej na pustyni, ta komunia bardzo szybko przemywała, na trwała ale krótko, światło było niedużo, węże były krótsze, a są olbrzymie, a ten film były krótsze, wznieśliście je do końca, ta komunia je wzniosła do końca i jesteście na szczycie. Jesteście właściwie w kolejnym procesie. Więc jest OK. Ale w momencie, kiedy nie jesteście w stanie dotrzeć, przeczekać, aż ta komunia się skończy, to musicie ją zniszczyć wcześniej czy później, tak? Jeśli nie jesteś, chyba że macie chęć na post, taki siedem dni w tygodniu. Czyli cały tydzień postu. Siedem dni. Myślę, że to też jest, jest pewnego rodzaju sposób. Ale jeśli nie jesteście, w tym momencie nie należy w ogóle tych komunii przyjmować. Od razu je niszczyć. Czyli nie pozwolić, żeby ona tu doszła do głowy, do szczytu głowy. Budzi się się, jest czas, nic się nie dzieje i po pewnym, po chwili, to jest dosłownie moment, kilka chwil i nagle słyszycie dźwięk w uszach i nagle dużo, dużo energii zaczyna płynąć wam ciałem do góry, wznosić się. Jeszcze chwila, moment i już macie, już ta komunia działa. Już jest za późno. Zniszczycie tę komunię i w tym momencie i w tym momencie nic i tak można sobie przechodzić z dnia na dzień, nic się nie wydarzy możecie się utrzymywać w, w tym momencie w tym punkcie i będziecie tak raz wyżej, niżej, wyżej niżej. to bez sensu jest to nie działa, więc trzeba zniszczyć tą komunię trzy razy pod rząd i wtedy przychodzi, to się często kończy takim snem, trzecie, trzeciej nocy wyśnie wam się będziecie mieli jakiś horror, koszmar totalny koszmar będziecie mieli z jakimś, z jakimś potworem. Będzie występował potwór w tym śnie. Miałem to tyle razy, i zawsze był potwór, zawsze to gdzieś działo się w Lochach albo gdzieś w jakiejś, no właśnie w takiej, w takiej ciemnej strefie, w, w, w budynku, jakieś budynki są, które oczywiście znacie. Mogą być to ruiny nawet domu, w którym mieszkacie, czy bloku, w którym mieszkacie, itd. i tak dalej. I jest ten potwór. I teraz, co należy zrobić w momencie, kiedy się zbudzicie z takiego snu? Więc, pierwsza rzecz, nie oddychać. To znaczy, że jesteście już bardzo blisko tego punktu, który, na który tak naprawdę każdy, każdy człowiek czeka, będący, przechodzący pustynię. Ale teraz, uważaj, należy podjąć decyzję. <grym> I tutaj znowu jest. W zależności, w którym miejscu jesteście, to decyzja ma być taka albo totalnie przeciwna. Czyli albo, to, jaką decyzję można podjąć? Oczywiście przyjdzie komunia. Zawsze przychodzi. Więc tę komunię się niszczy trzy razy pod rząd, przychodzi sen, budzi się z tego snu, ale komunia przychodzi. Czwarty raz. I teraz, zniszczyć ją, czy nie? <grym> jeśli, jeśli kochaliście się z wężem, nie macie w sobie Gołębicy, to niszczycie tą komunię. Zasada jest taka, nie macie Gołębicy wewnątrz, niszczycie tą komunię także. Jeśli jej nie zniszczycie, no to całe doświadczenie poszło pizdu. Totalnie. Ale jeśli macie gołębicę wewnątrz, ten dywanik macie pod sobą, tak? I oczywiście ja znałem to doświadczenie, więc dlatego zrobiłem dokładnie tak samo, jak za pierwszym razem. Co wcześniej nie zrobiłem. W, w, myśląc, że to zadziała, a to zadziałało dokładnie tak za pierwszym razem, czyli zostało rozwalone. <laughs> jak macie głębice wewnątrz, nie niszczycie Tą komu nie przyjmujecie. To jest taka ciekawostka. Aha, i jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz. Otóż pomiędzy pewnymi częściami pominąłem pew, pewną, że, pewną część. Jeszcze taka jest pewna sfera, pewne, pewna przestrzeń pustynna pomiędzy jednym a drugim. I to jest przy wężu i przy gołębicy. W momencie, kiedy przychodzi, otwieracie się na węża, to Chrystus to poczujecie takie coś, jak się Wam obwiązują tam na dole genitalia. I te genitalia się tak łamią, jakby i coś takiego. To jakby ktoś z zewnątrz przyszedł i zrobił tak, żeby broń Boże ten wąż ani nie mógł się ruszyć do przodu, ani do tyłu. Co? Ja, to takie odczucie jest. W tym momencie jest to bardzo dobra rzecz. To jest ta część, bo to w tym momencie dochodzi do zdrady, czyli otwierając się na węża. Nieważne, czy gołębicę macie w środku, czy nie macie, to dochodzi do zdrady. znaczy Jak gołębica w środku jest, to wąż ma już otwarty, już nie trzeba go wpuszczać, tylko wystarczy przyjąć pozycję. Więc otwierając się na węża, tej gołębicy w środku nie ma i w tym momencie otwieracie się na tego węża i to jest ten punkt, w którym Piłat pyta się ludu, waszego ludu, nie was, waszego ludu, bo on mówi, że ten Chrystus jest niewinny. On chce go jednak wypuścić. Mimo tego, że został zdradzony, że wy, żeście się w, w, otworzyliście, przyjęliście tego węża do środka, to on mówi nie. Musisz, lud musi wybrać, musi zadecydować, kogo, m, kogo ma wypuścić. Czy Chrystus ma być uwolniony, czy Barabasz ma być uwolniony? To jest właśnie te doświadczenie. I potem doświadczenie przychodzi komunia. To będzie jakiś czas trwało, niezwykła rozkosz, potem przychodzi komunia. I teraz ta komunia jest dokładnie tym, tą próbą, którą należy tutaj należy zadecydować, kogo uwolnić. I jeśli się tą komunię w tym momencie złamie, to oczywiście uwolnicie Barabasza, Chrystus zostanie ściągnięty, zostanie uwięziony, niewypuszczony. Jeśli pójdziecie spać, nie będziecie tego niszczyć, to w tym momencie Chrystus zostanie uwolniony. Prawdopodobnie to może się równać z wyjściem z pustyni albo jakąś, jakimś ułatwieniem do wyjścia z pustyni. Więc to jest ta ważna rzecz. I to samo, ta sama część, bo, bo potem, jeśli powiedzmy uwalniacie Barabasza, czyli łamiecie tą komunię tak zwaną, czyli w tym momencie dochodzi do Cofnięcia się światła. Światło po prostu idzie w dół i idzie w dół, tak spada. Ten Chrystus upada. Czujecie, on leci gdzieś tam aż nisko tymi kanałami dolnymi. Do, bardzo nisko, do lochów, jeśli, jeśli można tak powiedzieć. I teraz jest ten punkt, ten motyw, w którym no właśnie w, w tym tutaj się pojawiają te trzy komunie. Czyli tu możecie też możecie osiągnąć ten najniższy punkt dna, czyli tego Chrystusa zabić. Możecie zabić tego Chrystusa, ukrzyżować go. Łącznie z tymi dwoma świadkami, którzy o, nogi dokładnie tym dwóm świadkom zostaną połamane nogi, czyli to będzie się tutaj czuć takie coraz mocniejsze. Nie wiem, jak to opisać nawet. Też niezwykle rozkoszne te, te miejsca tutaj, gdzie się wbiją te dwa miecze. One się tu wbiją po prostu w brzuch. Jeden z tej strony, drugi z tej strony. I to będzie te ukrzyżowanie. Potem trzy dni ciemności, czyli chłodu. Braku światła, czyli trzy dni będzie ten Chrystus tam na dole i będą się, prawdopodobnie działy różne rzeczy. Nie wiem jakie, bo tego nie przechodziłem. Domniemam, że to ma związek z integracją światła, czyli będzie dużo chłodu przepływało przez ciało do góry. Być może będzie, będziecie czuli także e, zapachy kadzideł. To związane jest z historią, z opowieścią, Ewangelię tu opisują. Ten wątek jest w Ewangeliach. Gdzie po ukrzyżowaniu Chrystusa czy Jezusa, czy w trakcie, no tak, już on jest zabity, już to ciało jest, w, nie wiem czy ono jest w grobie, czy jeszcze nie jest w grobie, nie, jeszcze nie jest w grobie. I tam Józef, ale nie ten Józef, nie ojciec, Józef i, 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 nie ojciec Jezusa, tylko jeden z apostołów tam był też taki, który miał też na imię Józef. I, i on i gdzieś tam chyba idzie i dostaje, czy kupuje od kogoś zamówione kadzidła. Dużo tych kadzideł. A te kadzidła są potrzebne, to jest to jedzenie na te trzy dni, którego ma wystarczyć na trzy dni, po to, żebyście nie umarli podczas tych trzy dni. O to tylko chodzi. Czyli jeśli będzie tej żywicy dużo, to, to prawdopodobnie jest tutaj y, mowa o, jak ten chłód będzie integrował, będzie dużo tego chłodu, dużo energii, dużo tego światła, te światło będzie wam przelatywać do góry, tak? To prawdopodobnie będzie też duży zapach, będziecie emanować dużym takim właśnie zapachem kadzidła, tak jak się Pio emanował różnymi zapachami, o, o tym mówię. Zresztą, w, w, jeśli nie jesteście tutaj, to znacie to doświadczenie. Tak więc o, o tym dokładnie mówię. I po trzech dniach, co się tam dalej dzieje? Chrystus oczywiście wraca. Je, jesteście wolni. No, to tak, takie doświadczenia. Dobra. I oczywiście przy gołębicy jest dokładnie to samo. W momencie, kiedy... Yy, kiedy Kochacie się z gołębicą, i w pewnym momencie po prostu słabość ciała otworzycie się na kolejnego węża, wąż wyciągnie wam tą membrankę, tą, tą taką błonę energetyczną na zewnątrz, i zacz, węże zaczną was ściągać w dół. Tutaj też może być moment, raz ten moment miałem, a raz nie. W zasadzie kilka razy, ale kilka razy przechodziłem przez te doświadczenia, żeby je zanalizować, żeby zrozumieć o co w tych doświadczeniach chodzi żeby rozrysować sobie taką jakby mapę pas pustyni. Właśnie, no jak mówię, zrobię jeszcze jeden film, na którym po prostu rozrysuję to dokładnie. Myślę, że coś takiego będzie mi się chciało zrobić. Więc yy, spróbuję. I jeśli to wskoczy, to też będziecie mieli tą komunię, też się zawinie. To poznać łatwo jest, bo znowu genitalie zostaną tak połamane, podwiązane jakoś w dziwny sposób. I wtedy pojawi się ta komunia. Tylko, że przy wężu macie na to pozwolić. E, przy gołębicy macie na to pozwolić. Jak przy wcześniej przy wężu należało tą komunię też rozwalić? Nie. Tutaj komunie zawsze nie rozwalacie tej komunii. Ta komunia tu i tu nie może być, być rozwalona. Dobra, dobrze, że to powiedziałem to jest istotny punkt, jest, tyle tutaj jest rzeczy, że może się pomieszać. fajnie byłoby to, nie wiem, rozpisać sobie, może byłoby łatwiej, ale to nie ma znaczenia. Najwyżej będzie ci, ci, którzy, których to, czyli mówię o zainteresowanych, czyli tych ludzi, do których to mówię, ten film nagrywam, którzy chcą to zrozumieć, żeby sami też, żeby sama mu się wydostać, żeby zrozumieć, o co, o, co w tym wszystkim chodzi. Jeśli czegoś tam nie mają brakujące puzle zawsze do, dołożą się, nie? To, to ten film będzie dla was. I wy to zrobicie. Ja też to zrobię. Wcześniej czy później tutaj w końcu we właściwy sposób podejmę właściwe decyzje i, i myślę, że to zadziała. <laughs> więc, więc jest OK. Nie wiem, ile mi to zajmie jeszcze, ale, ale jest OK. A jeśli się nie pojawi taką, w tym momencie ściągani jesteście do samego dołu. I w momencie, kiedy jesteście już na samym dole, są te trzy komunie, które należy rozwalić. To już są. To, uwaga, tutaj wątek zabawka. Zabawka. W Koranie jest mowa o tak zwanej zabawce. I tam Mahomet, czy ten. Prorok przestrzega ludzi, żeby, sobie, żeby nie pozwalali sobie tej zabawki zakładać. To już jest co innego niż to, co powiedziałem wcześniej, że w pewnym momencie wąż zawija się wam tam na genitaliach, przekręca tego, te genitalia w, w taki sposób tak jakby go łamiąc. Energetycznie oczywiście, nie fizycznie. <grym> całe szczęście. Że. I to jest ten moment, to, to mówię teraz o czymś zupełnie innym. I to coś zupełnie innym. Budowanie zabawki, tam na dole, polega na tym, że w tym momencie ściągane będą druty, pręty stalowe, z, z góry w dół. Będziecie słyszeć takie, takie, takie też dziwne dźwięki, takie ty, piękne częstotliwości. Nie bez żadnych szumów, takie, czy szum jest, ale pojawią się róż, takie różne dziwne rzeczy. Znaczy, nie, one się pojawiają, kiedy się próbuje wznieść, wznosić. Tak, jest ten dźwięk. On nie będzie mocny, tak jak przy pełnym wzniesieniu, bo one spadają, one są ściągane. Nie, nie jest duża energetyka wznosząca, dlatego to się może dziać. I w tym momencie te druty zaczynają tworzyć na dole tą, tą zabawkę. E, pewne punkty e, łączone są z różnymi punktami energetycznymi w ciele tu, na nogach i tak dalej, i tak dalej. Taka cała, taka pajęczyna się w pewnym sensie tworzy na, waszym, na waszej części ciała. W brzuchu się dziwne rzeczy dzieją, też tam się coś tworzy i te wszystkie rzeczy połączone są no, do, waszy, do waszego przyrodzenia, czy, czy jakkolwiek. I, I to jest ta zabawka. I jeśli robiona jest ta zabawka, uwaga, to jest bardzo dobrze. To nie jest źle. Właśnie ta zabawka służy do tego, żebyście mogli dostać się do podziemi. Po prostu uciec do podziemi, schronić się do podziemi. To jest ten motyw tego ukrzyżowania. Przez ukrzyżowanie nie trzeba przechodzić, ale jeśli nie da się górą, to się zjeżdża dołem ze stonącego statku. I wtedy należy potem przychodzą trzy komunie pod rząd i nie należy dopuścić do osiągnięcia, czyli do, do dnia. Wszystko ma się dziać nocą, dlatego, dlatego Jezus powiedział do Judasza, że nie do Judasza, tylko do y, kto łamał tę komunię, do Piotra, do Piotra, czy chyba Piotr, który, który trzy razy się jego zaparł. Czyli ta komunia przychodzi, on się zapiera, niszczy tą komunię. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. Ta komunia nie jest w stanie wyjść na zewnątrz, osiągnąć szczytu głowy. Czyli dzień nie nadchodzi. W momencie, kiedy komunia już układa się tutaj, wyskakuje na zewnątrz, wy, wy podnoszą się te węże, robi się to, co mówiłem na którymś odcinku wcześniej, na początku właściwie. I wtedy macie dzień. Już jest za późno. Już, już Chrystusa, Chrystus jest w tym momencie wypuszczany. Wypuszczony. Ale tylko wypuszczony z tego więzienia na dole. A na pustyni dalej jesteście. I jest dalej niebezpieczeństwo rozwalenia wszystkiego, utraty całego światła. Czyli to nie jest. Judasz zrobił bardzo dobrą rzecz. Został poproszony o to, żeby to zrobić. Przecież Jezus nie przychodził trz, trzegnie ciemności. Jezus zrobił to troszeczkę w inny sposób. Czyli Ewangelii nie opisują Jezusa, opisują dzieje pewnych apostołów, którzy to przechodzili. Ta masa apostołów przechodziła to w ten sposób. Z pewnością Jan przechodził, z pewnością Piotr przechodził. Znaczy Jan to właściwie nie wiem, ale Piotr na pewno, 100%. Bo to o Piotrze jest mowa. Dokładnie to Piotr tak naprawdę yy, trzy razy, trzy razy się zapiera Jezusa. Więc to jest ten dokładnie motyw dotyczący Piotra. Zresztą mamy w tej historii, tam w opowieści, tu według Ewangelia, według Jana, Jezus mówi o Janie, o Piotrze, że to ty Piotrze, jak byłeś mały, mogłeś chodzić sobie swoimi własnymi dróżkami, a teraz jesteś starszy, podążaj za mną. Zostaniesz uwięziony. I przejdziesz przez te wszystkie rzeczy. I oczywiście Apokalipsa świętego Jana jest o Piotrze. To nie jest Apokalipsa świętego Jana. Bardziej to pasuje właśnie do Apokalipsy Piotra, zresztą tam, to, tam ten gostek, to chyba Piotr, który potem uwalnia się z tego więzienia, z tej, z tej wyspy Patmos, czy jak ona tam była nazywana. Więc, więc, o to, są, to są te rzeczy. Fajne. Teraz myślę tak. Czy czegoś jeszcze, czy czegoś nie pominąłem? Na początku w filmie, pierwszy film, jak oszukać diabła. Mówiłem, że należy poczekać, aż się te dwie. Te dwa węże się tutaj zakluczą. Bo to tworzy też taką oazę, jakby na pustyni. Tak to też jest, wchodzicie w oazę. Ale to tylko wtedy, kiedy zniszczy się to ukrzyżowanie, czyli się. Nie ukrzyż... znaczy, po ukrzyżowaniu się wzniesie, z powrotem postawi na nogi, poprzez oddychanie, niepotrzebnie zresztą. Albo rozwali się jedną z tych trzech komórek. Bo trzeba się zaprzeć trzy razy. Jeśli się tylko dwa razy zaraz zaprze, a trzeci raz się nie uda zaprzeć. To jest, to jest wyścig. To się dzieje bardzo szybko, to trzeba być. Wiecie, to nie chce się wam wstawać, kurczę, chwila, moment i rozwalona komunia. Komunia osiąga szczyt głowy, węże się tutaj kluczą, koniec, kropka. Ale jeśli trzy razy uda się wam to zrobić, to jest ok. To jest to też bezpieczne miejsce w tym momencie, bo przejdziecie trzy dni ciemności. To właśnie ten na dole. Ale w momencie, kiedy, kiedy tu się coś rozwali, to to, co mówiłem, że jak się zakluczą tutaj, czyli ta chusta, będziecie mieli chustę na głowie, to też jest bezpieczna przestrzeń w tym momencie. To jest ta kolejna oaza. Czyli na pustyni są takie miejsca, pomiędzy różnymi strefami czy częściami pustyni są oazy. Po drodze są oazy. Nie mówię o danych miejscach docelowych, tylko pomiędzy. Więc kiedy wędrujecie, opuszczacie jedną przestrzeń kierujecie się do innej przestrzeni i na tej drodze są oazy i takim kolejnym sposobem oszukania diabła to taka, może ten film będzie takim rozszerzeniem tej, tamtego właśnie filmu o tym co mówiłem to jest właśnie utrzymywać się w tych oazach żeby nie dopuścić do osiągnięcia kolejnej strefy Czyli kolejnego miejsca docelowego, do którego w tym momencie idziecie. Jezus też przecież wiecie tam, mówi: O, teraz opuszcza Galileję, idzie gdzieś tam indziej, do jakiegoś innego. Tak, to jest piękny opis wędrówki po pustyni. I te cykle się robi: jeden raz, drugi raz, trzeci na okrągło i tak dalej. To jest dokładnie to. Więc sztuczka, takie oszustwo, polega na tym, żeby utknąć na drodze. I, i, i nie chcieć dojść do miejsca zasobowego. Czyli robić wszystko w tym momencie. Czyli niszczyć. W tym momencie się niszczy Komunie Święte, wszystkie po kolei od początku do końca. A po drugie, możecie nawet w tym momencie kochać się z wężem. I to niezależnie, czy macie, w, jesteście po doświadczeniu z gołębicą, czyli macie ją w sobie, macie ten dywanik na dole, czy przed, czyli nie macie. W momencie miłość z wężem nie ściągnie Was w dół, ale utrzyma Was na drodze. Fajnie. To są tak zwane bezpieczne miejsca, bezpieczne poziomy, czyli oazy. Trzymajcie się. Cześć.